Aktywny asystent martwego punktu cały czas monitoruje obszar z tyłu oraz z boku samochodu. Dzięki temu Mercedes-Benz klasy E wie, że inny pojazd zbliża się do nas, na przykład na autostradzie. Bez problemu też rozpoznaje jadące obok nas auta w mieście. Kierowca dostaje o tym informację w postaci świecącej na czerwono ikony w odpowiednim bocznym lusterku. Właśnie w ten sposób system ostrzega kierowcę, że akurat teraz lepiej nie zmieniać pasa ruchu. Jeśli mimo to włączymy kierunkowskaz i rozpoczniemy manewr skrętu, z głośników usłyszymy kolejne ostrzeżenie, a ikona będzie migać. Drugim elementem omawianego pakietu bezpieczeństwa jest aktywny asystent utrzymania pasa ruchu. Ten przede wszystkim dba o to, by auto podążało aktualnym torem jazdy, co robi wręcz rewelacyjnie. Nawet na ostrzejszych łukach drogi nie wjeżdża na linię, a tor, po którym się porusza, jest bardzo dobry, tak jakby prowadził człowiek. Asystent ten w określonych sytuacjach potrafi także aktywnie ingerować w układ hamulcowy i kierowniczy. Dzieje się tak na przykład, gdy kierowca najeżdża na linie rozdzielające pasy, a z naprzeciwka jedzie inne auto. Podobnie sprawa wygląda, gdy najeżdżamy na linię ciągłą na autostradzie bez kierunkowskazu. System może też interweniować, gdy na pasie, na który chcemy wjechać, znajduje się inny samochód i ryzyko kolizji jest bardzo duże. Oczywiście kierowca zawsze może wykonać zaplanowany manewr. Zadaniem systemu jest uniknięcie niezamierzonej i potencjalnie niebezpiecznej zmiany pasa ruchu. Przekładając nieco więcej siły, można wykonać zamierzony manewr.